Proszę przyjść do zdania bliżej. Pani mecenas, radca prawna, Anna Łopata, radna prawna. Prawna staje do pomocnika, radca prawna, Anna Łopata. Pełnomocnictwo akta. Dobrze, wnioski formalne. Informacja, która nie będzie.
ten portal działa w ten sposób, że są tam, że on działa w oparciu o te informacje, które uzyskuje od burmistrza gminy Skawina, czyli uzyskuje jakiś tam dokument, czy informacje, czy skan, w zależności od sytuacji, burmistrza, czy jest ich sporo, i umieszcza to z opatrzoną odpowiednim komentarzem na swojej stronie internetowej. Tak więc burmistrz tutaj jakby no, protestuje przeciwko sytuacji, w której on i jego pracownicy tak naprawdę mają działać na rzecz komercyjnego portalu, bo portal ten zarabia na reklamach, bo te reklamy się na nim pojawiają, opublikowane jest cennik tych reklam, dlatego uważam, że to nie jest zwykły wniosek o dostęp do informacji publicznej, ale również wniosek o, ale właśnie wniosek o ponowne wykorzystanie informacji i to w dodatku do celów komercyjnych. To tak najpierw uczucie. W sprawie jeszcze trzeba powiedzieć, że płynęło pismo do sądu z 3 listopada organizacji Stowarzyszenia Sieci Obywatelstwa Łącz do Polska, która chciałaby zgłosić udział w tym postępowaniu, przedstawia swoje cele statutowe, przedstawia istotny interes społeczny, który ją legitymuje do takiego wniosku. I myślę, że to też pan przewodniczący zechce dobrze. Bardzo proszę pana przewodniczącego. W związku z tym, że to ma zgłoszenie, a może nie tylko tego, po zgłoszeniu. Jako wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Bardzo proszę, co do skargi i co do wniosku, jak się pan powiedzieć. Otrzymuję wszystko, co są do skargi, i jeśli ma zgodę. Prawie identycznej sprawy, tutaj się wyszła sprawa około tygodnia temu. Sygnał po raz 141/16. I WSA Wysoki Sąd uznał, że należy do prawa dostępu. Znaczy rozpatrzyć wniosek w sobie wniosku. Skarżący wnosi jego oddział w skardze. Podkreślając, że w podobnej sprawie sąd, tutejszy sąd, rozpoznał jego skargę, uwzględniając. A co do wniosku o wypuszczenie? Dobrze. Nie sprzeciwia się wypuszczeniu. Stowarzyszenia Sieci Obywatelstwa Łącz do udziału w sprawie. Dobrze, pani mecenas? Ja też nie sprzeciwiam, ja postaram się jak najszybciej. Tak naprawdę w Wysokim Sądzie było chyba wyliczenia na to, wykładnie przepisów z zakresu stosowania ustawy o ochronie informacji sektora publicznego. Myśmy się zapoznawali z uzasadnieniem do tej ustawy w postaci złożenia wniosku funkcjonowało tylko to. Potem byliśmy na pierwszym szkoleniu, które odbywało się z tej ustawy. Na tym szkoleniu nas poinformowano, że możemy takie informacje kwalifikować jako wniosek o ponowne wykorzystywanie przy czym. Myśmy najpierw wnioskowali, że należy stronę wezwać o uzupełnienie tych danych, najpierw zawrzeć umowę, czy wystąpić z ofertą, drugie wniosek to ustawa o ponowne wykorzystywaniu. Na szkoleniu, które odbyło się trochę później, więc już po tym, jak myśmy złożyli wezwanie, poinformowano nas osoba, która poinformowała, że brała udział w procedowaniu o uchwalaniu tej ustawy, że winniśmy wezwać wnioskodawcę do oświadczenia, czy zamierza wykorzystywać tą informację publiczną, wtedy występujemy z ofertą do strony. Ewentualnie udzielić tej informacji, jeżeli ona się nie odniesie i pouczyć, że nie wyrażamy zgody na ponowne wykorzystywanie tej informacji i że pociąga to za sobą odpowiedzialność. Natomiast my używamy zbytnie dalej w proces. Nie wiemy jaka odpowiedzialność, nie wiemy tak naprawdę przy jakim zakresie mamy stosować tą ustawę, czy mamy ją nie stosować, nie wiemy też czy mamy wzywać skarżącego w momencie, kiedy występuje jako redaktor naczelny dziennika i portalu Info Skawina o wykazanie, że jest redaktorem naczelnym zgodnie z orzecznictwem sądowym. Do tej pory tego nie robiliśmy. Czy
I tak naprawdę, no czy o to chodzi, żeby gmina zaczęła, że tak powiem, zajmować się w dużej mierze, bo już w dużej mierze zajmuje się udzielaniem tych informacji w różnej formie. Skarżący wzywa nas o udzielanie informacji niezwłocznie, pilnie, wskazuje w jakich plikach, w jakich trybach. Orzecznictwo jest tutaj jednoznaczne, że mamy to przekazywać w takiej formie, żeby to było do odczytania. Próbuję prowadzić z nami jakąś polemikę na tym portalu. Jednocześnie no, ma cenny program. Czy tak naprawdę nie jest to swoistego rodzaju nadużycie prawa? W tym zakresie, czy nie jest to nadużycie prawa ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czyli tak jak odpowiedziałem. Tak. Dziękuję. Sam postanowił opuścić stowarzyszenie sieci do działu postępowania. Thank you.